Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Tym razem ze spaceru. Taka akcja, złapałem kapcia. W sumie zorientowałem się teraz, jak chciałem wziąć rower, no teraz, przed chwileczką. No i kurczę, muszę wziąć tego elektryka, bo miałem plan i mam taki plan, jechać sobie nad jeziorko, które kiedyś już nagrywałem. Chciałem skorzystać z pięknej pogody, bo jest 26 stopni. Jadę sobie tym razem pospacerować. Jest elektryk, moi drodzy, wskakuję, jadę. Tak się zawiodłem, bo kupiłem fajną oponę. Michelin, moi drodzy, do tamtego mojego strucla. No i się przebiła, no ale zdarza się, nie ma co się przejmować. Ja tu widzę, że nóżki brak. Ale dobra, pojedziemy nim. Piękna świątynia hinduska, moi drodzy widzowie. Kiedyś, parę lat temu, jak zaczynałem przygodę z dronami, to obleciałem całą tą świątynię z powietrza, można tak powiedzieć. Stałem sobie tam, nikt na mnie nie zwraca uwagi. No teraz przypuszczam, że nie udałoby się tego nagrać, bo za chwilę by się zjawiła policja. I w tym momencie puszczam wam to nagranie sprzed lat. Jestem na miejscu, jest siłownia. Kiedyś jak nagrywałem odcineczek, nie wiem, może rok temu, to szedłem tam z drugiej strony. Teraz podejdziemy sobie bliżej. Spoko miejsce, 13 minut od mojej chaty. 13 minut dosłownie. Jesteście w tak pięknym miejscu, Londyn, nie? Londyn jest brzydki, Jarek, uciekaj stamtąd. No jak w każdym mieście są brzydkie miejsca i są ładne miejsca. To akurat należy do ładnych miejsc. Zaraz wam pokażę planszę. Co tutaj mamy ciekawego. A jest naprawdę co oglądać. Ludzie się chillują, opalają, bo naprawdę dzisiaj piękna pogoda, można naprawdę fajnie sobie spędzić czas. Proszę bardzo. Zaraz wam pokażę na planszach, o co tu chodzi. No, znajduje się w dzielnicy Nisden. Proszę bardzo. Sobie popatrzeć, nawet nietoperz jest. A tutaj jakie sporty możecie sobie uprawiać. Tam jak widzicie jest klub, do którego trzeba się zapisać, zapłacić składkę.
czy jak zwał, tak zwał, nie wiem jak to tam się nazywa, jak to się załatwia, ale na pewno za darmo nie ma nic, za darmo możesz dostać, chociaż już za darmo nawet nie dostaniesz. Tak to wygląda, moi drodzy, dzisiaj temat, jaki chciałbym poruszyć w tej pięknej scenerii. Woda nawet czysta, powiem wam, o. Ale to sobie pójdziemy w tamtą stronę. Będziemy opowiadać, mam nadzieję, że mnie słychać, bo straszny wiatr się zerwał. Powiem wam. Muszę wam powiedzieć, tędy sobie pójdziemy. Słucham. Może palić, może? Nie palę, nie mam, nie palę, sorry. Rzuciłem dawno temu. Ale nie masz bledki ani nic. Nie mam, nie palę fajek w ogóle. No. No. I mówię wam, moi drodzy. Tutaj pani mnie zaczepiła, czy mam bledkę, czy może papieroska. A ja nie palę papierosków dawno temu. Dawno temu rzuciłem, nawet nie zacząłem. Nawet nie zacząłem, moi drodzy widzowie. A jak widzicie, Polacy też się chillują. Sobie przychodzą, siedzą sobie na kocykach i są, słyszę te polskie głosy. Dużo, dużo ich wyjechało, moich rodaków, ale są, są. Dobra, wróćmy do tematu. Kradną strasznie katalizatory, nie? Następne sobie upatrzyli. Telefony przestali wyrywać. Tak trochę to się uspokoiło, bo policja ma prawo wjeżdżać w nich. Jak ich ścigają, to w nich wjeżdżają samochodami, nie? Więc tak może się trochę wystraszyli, może nie. Ale teraz katalizatory. Mój kolega mieszka na Richmond i wychodził z domu do pracy rano, szedł do samochodu i policja go zatrzymała. Co on tu robi? Gdzie idzie? I tak policja stała się taka bardziej zaczepialska, można powiedzieć, interesująca się, co się dzieje wokół w nocy. Bo w dzień to ich nie zobaczysz, nie? Tylko noc. Nocą wyskakują nie wiadomo skąd, jadą za tobą i cię zatrzymują najczęściej. Tak to wygląda. Zobaczcie, jakie piękne okoliczności przyrody. No i kradną te katalizatory. Ludzie są czujni. Ostatnio też na Richmond się zatrzymałem. Koledze zawoziłem chlebek, bo od czasu do czasu też mojemu ziomkowi podrzucam chlebek i sąsiedzi o godzinie 15 minut po czwartej było. Zatrzymali. Wyszli z domu i co ty tu robisz? Do kogo przyjechałeś? W szlafrokach tacy. Wiecie, straż sąsiedzka. A ja ostatnio byłem z tamtej strony tam. Straż sąsiedzka, moi drodzy widzowie. Ale pogadałem z nimi grzecznie, wszystko ok. Nie ma najmniejszego problemu. I tak to wygląda, kradną na umór wszystko co popadnie. Do roboty się nie biorą. Tylko kradną. Tak, moi drodzy, taki odcineczek na luzaku. Staram się spacerować na słoneczku, ruszać się dzień w dzień. Nie odpuszczam. Nie robię tam nie wiadomo jakich tam ćwiczeń. Usiądziemy sobie tutaj na ławeczce. Nie robię nie wiadomo jakich tam ćwiczeń. Tu mam słońce, dobra. Nie chcę robić z siebie jakiegoś tam sportsmena, bo nim nie jestem, ale czuję się dobrze. Czuję się dobrze, moi drodzy. Wszystko jest ok. Dzisiaj taki luźny temacik, bajerka nad wodą. Napijemy się wody nad wodą. Ale Jarek, głupoty godosz. Wasze zdrowie, moi drodzy. Polecam każdemu, który ma złe samopoczucie, któremu się nic nie chce po robocie, tak jak mi się nie chciało. Ale też bywają takie dni ciężkie. Na przykład dzisiaj będę miał ciężki dzień pracy, bo dużo, dużo pracy jest w piekarni z piątku na sobotę. Pracujemy we dwóch. Pracuję z ziomeczkiem, z Sofianem z Algierii. Którego serdecznie pozdrawiam. Pokażę mu to na moim filmie.
No, trzeba się ruszać. Trzeba się ruszać i powiem wam, ten ruch codzienny. Godzinka. Godzinka, półtora gdzieś na rowerku lub mieszanie. Trochę roweru, trochę spaceru, tak jak ja to robię, i powiem wam, że się czuję świetnie. I tutaj też się poprawia. Nowe pomysły. Człowiek nie jest taki... mówcie. Nie jest taki ospały. Tak jak ja śpię 7-8 godzin na dobę, czasami 9, jak potrzebuję więcej snu. Najczęściej jest to z piątku na sobotę. Jak rano wracam po nocce, no trochę plecy mi bolą po tym wsadzaniu i wysadzaniu z tego pieca, ale to też dobre. Też jest wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny musi być, moi drodzy, bo jak nie mam tego wysiłku fizycznego, to waga leci do góry, czuję się źle, czuję się ospale, nic mi się nie chce. I tak to wygląda. A ruch na świeżym powietrzu. Pamiętacie te koszulki Ćpaj Sport? No to właśnie. Właśnie to polecam. Zamiast innych używek, moi drodzy widzowie. Kradną i kraść będą. Takie są wielkie miasta. Jarek, uciekaj w tym Londynie. Londyn to syf. Słuchajcie, no jest syf. No. Jest w niektórych miejscach syf. Ale w większości miejsc jest ładnie, naprawdę. Czy pojedziesz do Warszawy, czy pojedziesz do Nowego Jorku, czy pojedziesz do Chicago, czy pojedziesz do jakiegoś większego miasta na całym świecie, to znajdą się takie dzielnice niezbyt przyjemne, nie? Takie jak w Londynie. Londyn jest miastem wielokulturowym, no dużo kultur się styka. Ja stałem się, jak się przeprowadziłem do Londynu prawie 11 lat temu, stałem się taki bardziej, można powiedzieć, jak to nazwać, bardziej otwarty na innych ludzi, na inne kultury. Pogadam z ludźmi, jak już ogarnąłem ten język angielski, bardziej otwarty, tolerancyjny na kultury, na inne tam ich wydziwienia, bo niektóre rzeczy są dziwne dla mnie do dziś, no ale akceptuję wszystkich, powiem wam. Ludzie są różni, trzeba naprawdę żyć razem. Ostatni odcinek mówiłem o tych ludziach niepełnosprawnych, tam komentarze były, że się śmieje. Gdzie ja tam się śmieję z ludzi niepełnosprawnych? Moi drodzy, powtarzam, oglądajcie moje odcinki ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem potem komentujcie, bo najlepsze jest to, niektórzy ludzie mają chyba problemy ze słuchem albo nie oglądają moich całych odcinków. Pokazuję ceny chleba. Jarek, po ile chleb w Londynie? A oglądał mój odcinek cały i po ile chleb ten w Londynie jest? Po ile ten chleb, Jarek, u ciebie? A 10 sekund temu na filmie było, nie, pokazywane. Więc nie pytajcie, ile kosztuje chleb, moi drodzy, bo macie to w filmach. Musicie sobie znaleźć, obejrzeć. Obejrzyjcie moje wszystkie filmy. Serdecznie was zapraszam. Jest ich prawie 400. W tym może nagranych było 450. Teraz takie filmy wrzucam tylko te, które YouTube lubi. Staram się używać słów normalnych, jak zawsze to robię, ale czasami także tak bywa, że ta platforma odrzuca moje odcinki ze względu na to, że pojawiły się jakieś drastyczne sceny z gier, pojawiły się tam jakieś sceny z filmów, a żadne sceny tam się, moi drodzy, nie pojawiły. Idziemy dalej nad jeziorko, bo tu zaraz normalnie mnie spali na tym słońcu. Dzisiaj daje niesamowicie. Dużo wody, dużo ruchu. Serdecznie wam to polecam, szczególnie tym, którzy jakieś mają akcje zamulające. Zamulają w chałupach. Polecam wam serdecznie ruch na świeżym powietrzu. Przejście, odpocząć, znowu się przejść, wskoczyć na rowerek. I tak dalej. A, wrócę do tego złodziejstwa, tych katalizatorów. Tak może będzie lepiej. Nie będziecie widzieli mojej facjaty, ale tam są ludzie i też nie chciałbym ich nagrywać. Ostatnio widziałem, jak koleś wymierzył sprawiedliwość. Gdzieś tam na Facebooku mi wyskoczyło, jak tam sprał dwóch gości. No, taki trochę można sobie narobić problemu, wiesz. To nie te czasy. Koleś się przewróci, tak samo jak będzie jakaś bójka uliczna. Trzeba takich sytuacji unikać, bo jeden błąd i możesz resztę życia spędzić w pierdlu. Moi drodzy widzowie, chciałbym może jakąś transmisję na żywo zrobić.
usiąść sobie gdzieś. Ale kurde, jest straszny, straszny skwar. I szukam takiego miejsca, żeby sobie w cieniu usiąść. Jest taka budka, tam ją widzicie, ale nie ma tam niestety ławeczki. I tak to, moi drodzy, wygląda. Idziemy jeszcze sprawdzić wodę. Tak z daleka wam pokazałem. Z daleka wam, moi drodzy, to pokazałem, ale pokażę wam to z bliska. Idziemy. Fajny akwen, sztuczny akwen. Tak mi się wydaje. Ale jestem pewien, że raczej natura tego nie stworzyła. Spójrzcie. Gęś kanadyjska. Łabędź niemy. Raz, dwa, z czterema dzieciokami. Czterema pisklaki, czy jak tam się nazywa. No i tyle, moi drodzy. Życzę wam wszystkiego dobrego. Szczęścia, zdrówka przede wszystkim. Żebyście byli szczęśliwi, bo to jest najważniejsze. Żebyście robili swoje, żebyście dążyli do celu. Żebyście się nie zniechęcali. Żebyście nie słuchali ludzi, którzy mówią wam Jarek, czy tam Zdzisiu, Marek, jak tam masz na imię. Nie rób tego, bo wiesz, nie rób tego, nie rób tamtego, bo tamto. Nie słuchajcie ich, róbcie swoje. Jeżeli nie krzywdzicie innych osób, jeżeli twierdzicie, że idziecie sobie małymi kroczkami do celu, tak jak ja to robię, pomalutku i naprawdę robię swoje cały czas. Nie patrzę na nikogo, kto mi co tam mówi. Jarek, nie rób tego, nie rób tamtego. Na początku było z YouTube'em. Jarek, ośmieszasz się. No nie ośmieszam się, robię swoje. Tu wam pokażę jeszcze mapkę. Pokazywałem taką dokładną tego akwenu właśnie. Ja jestem, powiem wam, że jestem... Moja żona, kup mleko. Dobrze, kupię. Nic den, gdzie ja jestem? Dobra, miesza z tym. Mi się wydaje, że tutaj. Tu chyba. Albo tutaj. Dobra, miesza z tym. Moi drodzy, nie przedłużajmy. Życzę wam jeszcze raz zdrówka. Subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Trzymaj się, na razie, do następnego. Cześć!